Zwolnij trochę. Lądujemy, lądujemy. Nie strzelać do nich, Boże, co ty robisz? I weźmy za darmo, oczywiście. Jak dają, to bierzemy. Szybko wykopać gdzieś dziurę i się schować. O, nie zdążyłam. Upsi! Po co mi to było? Witajcie, witajcie z powrotem w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Kontynuujemy nasz quest. Tutaj mamy żniwiarkę atmosfery, która zdążyła już wytworzyć 250 sulfurynu, który będzie nam potrzebny do zrobienia tutaj elementów. I mamy tak kondensat termiczny i do tego był potrzebny sulfuryn, więc od razu go mogę zrobić. Ale jeszcze teraz potrzebujemy sól azotu. No i w tym celu potrzebny jest oczywiście azot, który też można wydobyć tą żniwiarką atmosfery, ale z kolei azot wydobywamy na planetach bujnych, na przykład. I dlatego polecimy sobie, poszukamy takich planet. Świetlna. Ja polecę na tą świetną planetę, bo tam mogą być, to może być planeta, gdzie anomalna taka trochę, gdzie jest tylko jedna forma życia. I wtedy zdobędę łatwo nanity. Jestem na tej świetlnej planecie. Teraz zobaczmy, czy są tu jakieś organizmy w ogóle. Są. Jeden z jeden, czyli oczywiście możemy od razu odebrać sobie nanity. 4700. Okej, czyli z 300 nanitów, zawsze coś. Tak, wydaje mi się, że tutaj będzie można zebrać azot też. Zaraz to sprawdzimy. Skoro już jesteśmy w tym układzie, to będzie szybciej może tutaj sprawdzić, niż latać i przenosić się do naszej bazy. Zwolnij trochę. Lądujemy, lądujemy. Toksyczna, dobra. Czyli tu powinna być opcja. Żniwiarka. Tu jest. Tak, będzie azot, czyli naładować węglem. No i teraz to musi się po prostu tutaj przez pewien czas robić, bo potrzebujemy tego azotu ile? 250. Czyli będziemy mieli dwa te składniki, potem tu. A żeby zrobić wzbogacony węgiel, to co jest potrzebne? Pewnie muszę odblokować recepturę, żeby zrobić wzbogacony węgiel. No i radon nam będzie potrzebny, czyli z zamarzniętych planet na przykład. Albo napromieniowanych planet. Tu można poodkrywać, słuchajcie, w międzyczasie gatunki na tej planecie. Nie strzelać do nich, Boże, co ty robisz? Poodkrywać gatunki i może jakieś nanity zdobyć też za to. Jeszcze z 5.
Jakiego gatunku nam brakuje? Zobaczmy. Ojejku, jakie to są brzydkie. Glisty takie okropne. Głównie dzienny, pospolity, czyli czekamy aż będzie dzień i wtedy będzie można go zeskanować możliwe. Tam znalazłam jakiś grób, ale chyba ja nie będę tam biegała, dlatego że mam... Tak naprawdę mam wszystkie już znaki portalu, bo z tych grobów właśnie dostaje się znaki portalu. Więc nie mam potrzeby, żeby tam biegać. A to jest dość daleko. A boję się, że zgubię to miejsce, chociaż tu mój statek stoi. Więc zawsze mogę się kierować na statek. A jak jestem na tej planecie, to ja bym chętnie też poszukała leśni grzybiczej. Bo ona będzie w przyszłości potrzebna. Są grzybki. Można pozrywać, tylko uwaga, bo tutaj strażnicy za mną chodzą. Zobaczcie, jaką wielką dziurę tu wykopałam, wydobywając amoniak. A to się przekłada na... No, jakieś 500 amoniaku, bo wcześniej miałam trochę. Jest dzień w ogóle, więc teraz trzeba się rozglądać i szukać ostatniego... O, tam jest ostatnie zwierzę. Aha, taki krab mały. I mam 11 na 11. No i teraz ciekawe, ile dostaniemy za te odkrycia. Na nitów mam 6900. Czyli prawie 7 było, no to dostałam z 2,5 tysiąca nanitów, no to całkiem ładny wynik. Nie kosztowało to zbyt wiele, znalezienie tych stworzeń. Oczywiście na niektórych planetach innych pewnie będzie to trudniejsze, bo są zwierzęta, które się chowają pod ziemią i trzeba je znaleźć. Są jakieś wodne zwierzęta, są rzadsze zwierzęta. Też, więc to wszystko zależy od tego, na jakiej planecie jesteście. Więc jeśli się bardzo długo męczycie ze znalezieniem zwierząt na jednej planecie, no to może warto po prostu polecieć na inną. I korzystając z okazji, że utknęłam chwilowo na tej planecie i muszę czekać, aż się zrobi nam azot, to ja tutaj sobie powydobywam po prostu różne surowce. Mamy już zrobiony azot, więc teraz spróbujmy stworzyć tutaj sól azotu. Dalej możemy zrobić... Już możemy zrobić półprzewodnik. I teraz z półprzewodnika... I z tego możemy... wzbogacony węgiel jeszcze musimy, czyli ten radon dalej musimy zebrać. Dobra, no to lecimy na planetę albo jakąś zamarzniętą, albo jakąś napromienowaną. Słuchajcie, ja chyba lubię takie planety zimowe, bo one mają błękitne niebo i wyglądają jak ziemia. Tylko jedna rzecz mi w nich przeszkadza, że ciężko się po nich trochę biega, bo są te takie małe kamyczki zawsze leżą i to trochę ciężko biegać po tym, ale ogólnie lubię takie zimowe planety w sumie. Tu jest jakiś zwierzak do zeskanowania, mały. Tam jest drugi mały. Tam jest chyba jakiś większy. I teraz znowu żniwiarka atmosfery. Węgiel. I idziemy zwiedzać. Okej, mamy radon, więc możemy zrobić, co my potrzebowaliśmy zrobić.
Nieznana formuła, czyli jednak musimy polecieć na anomalię, najpierw odblokować formułę. Ktoś tu ma statek Squida. Fajnie, fajny stateczek. Egzotyczny, rzadki. Tu jest drugi statek egzotyczny, innego rodzaju trochę, też ładny. Ale Squidy to są chyba najrzadsze statki w grze. Odblokowujemy w takim razie. No i teraz możemy wszystko wytworzyć. Węgiel. Nadprzewodnik. Przetwornik. I mamy to zaliczone. Więc zobaczmy tutaj, co trzeba dalej. Do złożenia kostura wymagany jest terminal syntezy autofagów. Zlokalizuj obóz autofagów. Ok, czyli na moim statku. To było na statku czy na tym? Tutaj w multinarzędziu. Można było zlokalizować, ale póki ja tu jestem, to też odblokuję sobie kolejne miejsce w ekwipunku. Bo już zaczyna znowu mi go brakować. Na innej planecie się znalazł obóz. Dobra, mamy tutaj obóz autofagów. I mamy super jakąś burzę. Ale misja nas prowadzi tutaj do złożenia kostura. I spróbujmy go złożyć. Okej. No i sprawdźmy. Wyjdzie nam klasa A. Zobaczcie, jakie ma już lasery poulepszane. Ma zainstalowany ten rdzeń od razu też. No, misja nam każe go złożyć, więc złóżmy go tutaj. I weźmy za darmo, oczywiście. Jak dają, to bierzemy. Złóż kostur. Pokaż oznaczonemu autofagowi. To jest jakiś ważny coś tam. Jakiś personel robi dużo kreatywność możliwy. Może życzyć do ulepszenia. Aha, aha. Poproszę o powtórzenie. Autofag wygląda, jakby czuł się niekomfortowo, wydaje z siebie dziwny, chrypiący dźwięk, przypominający odchrząknięcie. Poproś o ostatnie powtórzenie. Jeśli ty mówisz ten prawidłowy słowa, to może także odnaleźć to personel będzie otwarty drzwi, że byliśmy ukryty przed. Ty może wiedzieć ten istota już. Że jeden ten korwak zczcić. W uszach dzwoni mi metaliczny głos autofaga. Znaczenie jego słów jest oczywiste. Coś, głód, tęsknota, szarpie się w mojej piersi. Każde mrugnięcie ujawnia nieskończone pole szkarłatu. 16, 16, 16. Starożytny głos wzywa. Poszukaj ukrytej bramy. Wykonaj skan C. Wykryto linie energetyczne gdzieś tam. Brama. Przekaż Atlantideum do portalu. Podążaj śladem energii do portalu. Jest portal. To teraz odblokuj ukrytą bramę. Ujawnij Atlantideum. Powiedz Atlas. Przypominam sobie fragment nowej Atlantydy i jej pradawny dziennik Korwaksa. Cicho wypowiadam słowo z języka autofagów oznaczające Atlas. Łoskot staje się głośniejszy. Coś się przebudza.
Wyposaż galwaniczny kostur. Pokazuje kostur galwaniczny. Przedmiot iskrzy, wysyłając ładunek elektryczny wzdłuż moich kości. No dobra, i co? I ja niby mam w to wejść teraz. Przejdź przez portal. No oczywiście. Powtórka z rozrywki. Bez statku, bez skafandra. Oho, okej. No to jesteśmy u Atlasa. Staw czoła Atlasowi. Pokaż Atlantideum. Szkar ładnemu interfejsowi. Przecież Atlas się chyba zniszczył z tego, co pamiętam. Czy coś takiego. Atlas jest nieodgadniony. Jego umysł zbyt obcy, aby dało się go pojąć. Nic nie wskazuje na to, że w ogóle zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Mimo to wydaje się, że ścieżka, która mnie tu doprowadziła, była nieunikniona. Umożliwienie tego procesu było nieosiągalne. Nie potrafię się mu oprzeć. Ujawnij Atlantideum. Odmowa dostępu. Wykryto nieindeksowane dane. Nie można usunąć. Dane uszkodzone i nieczytelne. Pchnij Atlantideum bliżej. Wyciągam eteryczną substancję w kierunku bijącego rdzenia. Katastrofalna awaria systemu. Alarm, alarm, 16:16. Przez szkarłatny interfejs przepływają wiązki spaczenia. Atlas krzyczy. Jeśli jest zdolny do cierpienia i strachu, to myślę, że musi się bać. Mimo to sprowadził mnie tu w jakimś celu. Obserwuj. Gdy wpatruję się w ogromną czerwoną kulę, obrazy zaczynają nabierać kształtów. Atlas pokazuje mi utraconą inteligencję Korvax Prime, prosperującą, upadającą, czekającą, ślepą i samotną. Jej dzieci są uwięzione w ciemności, odbudowują swoje ciała z niczego. Autofagi. Pokazuje mi przyszłość w kosmosie, którego nie rozpoznaję. Kable opadające od obwodów, zawodzące tranzystory, wspomnienia rozpuszczające się i rozproszone niczym atrament w wodzie. Atlas pędzi w stronę swojej własnej ciemności w czasie i przestrzeni, których nawet nie próbuje zrozumieć. Krzyczy, domaga się podporządkowania. Zdeponuj. Usuwanie nieskatalogowanych danych. Nie można usunąć odmowa dostępu. Atlas to całość. Atlas jest wszystkim. Autofagi to także dzieci Atlasa. Muszą nim być. Dlaczego jednak powróciły z ciemności? Dlaczego są tutaj? Nadzieje? Czy autofagi to uosobienie nadziei? Matka i dzieci pustki są dowodem odrodzenia i drugiej szansy, trwałości danych w obliczu usunięcia? Atlas znów krzyczy. Zdeponuj, to samo będzie? Czy słyszy moje posłuszeństwo? Aprobuję je, nie jestem w stanie powiedzieć, co naprawdę myśli. Jedyne, co znam, to mój własny umysł. Odzyskuję wolność. Aha. Dobra. Czy to już będzie koniec tej misji? Pobocznej chyba, bo to jest poboczna. I co? Muszę dotrzeć do statku tradycyjnie? Tylko nie mówcie, że mój statek jest rozwalony jakoś. Nie, statek jest okej. A w międzyczasie możemy już polecieć na anomalię. Nadal szczywnieje, patrząc na mnie z troską. Czy dobrze się czujesz? Przyjazna istoto, opowiedz Nadzie o Atlasie. Fałszywa istota, Atlas się bała? To niespodzianka dla Nady. Ciekawe, ale podróżnik musi uważać. Fałszywa istota, Atlas jest kłamcą. Fioletowa sieć istnieje tam, gdzie on nie potrafi.
rzuca wyzwanie fałszywej istocie, udowadnia, że nie jest bóstwem. Nada wie to od zawsze. Dla Nady coś było jednak niewiadome. Masz tu przy sobie fioletową sieć, ujawni Atlantideum. Nada zabiera fioletowy kryształ, delikatnie trzymając go w dłoni. Dreszcz przebiega przez jego powłokę, a światła na twarzy migają nieregularnie. Zatraca się w jakiejś prywatnej emocji, jakimś wspomnieniu. Nie przerywam tego procesu. Niegdyś była domem. Czy Nada może to zatrzymać, przyjazna istoto? Tak. Nada czuje wdzięczność. Dziękuję za to wspomnienie. Istoty budowniczowie, fioletowa sieć. Nada nie sądzi, aby istniał powód do strachu. Nie dla nas, być może dla fałszywej istoty Atlasa. Światła Nady pojedynczo mrugają. A Nada nie poddaje naszej przyjaźni kwarantannie. Jest jej całe mnóstwo. Utoruj sobie drogę naprzód, podróżniku. Zaprzyjaźnij się, to twój sposób. Nada i Polo zawsze tu będą. Okej, okay, czyli to jest koniec tej pobocznej misji. A teraz powróćmy do... Aha, zaraz, bo to się jeszcze chyba nie... Właśnie. To jest koniec misji z autofagami. A ja bym chciała teraz zdobyć okruchy pustki, żeby może sobie kupić jakieś inne części do broni i może jakaś inna broń będzie lepsza niż to, co mam. Tutaj na razie nie będę naprawiać, bo sobie zrobię może jakąś klasę S, mi się uda znaleźć, taki jest cel. Jeśli chodzi o te bronie autofagów, one są obecnie chyba najlepsze w grze, te kostury takie. Jest ich kilka rodzajów, kilka wyglądów. Myślę, że zrobię nawet poradnik na ten temat, ale najpierw muszę uzbierać, porobić questy dla autofagów, uzbierać trochę części do tych broni właśnie. No i chyba wtedy dopiero będę mogła nagrać jakiś poradnikowy filmik z tego. Więc na razie sobie polecę tu na planetę i spróbuję zlokalizować jakiś kolejny obóz autofagów, gdzie będzie można robić misję i kompletować kostur. Tutaj też w tej broni na szczęście jest to narzędzie, więc nawet nie muszę broni zmieniać. Sygnał, czy to na tej planecie? Dobra, czyli jest obóz. I możemy go tutaj sobie odkryć. No i próbować dalej. Ale chyba nie mam jeszcze żadnych okruchów pustki. Wymień okruchy. Zero. Dobra, to co? Możemy robić jakieś misje? Podaruj prezent, zaoferuj pomoc. O, mogę już oferować pomoc. To znaczy, że robię misję i okruchy pustki 244. Co tu trzeba? Zbierz fosfor. Powinnam może mieć przy sobie tyle fosforu nawet. Tak, mam, więc mogę od razu wrócić i przekazać ten fosfor. I teraz mam 244 i zobaczmy, jakie w ogóle są ceny tych części. Tu mam gotowe do odebrania? Czemu to jest gotowe do odebrania? Aha, bo to są tylko zmiany wyglądu, które mam z konta mojego po prostu. Więc te zmiany wyglądu sobie poodbieram, żeby tutaj mi się nie wyświetlały.
Dobra. I tutaj mam różne części. I one tak najmniej to 300 kosztują, najwięcej to 1000. Więc trzeba tych misji troszkę porobić. Pytanie, czy mogę od niego jeszcze raz jakąś misję wziąć? No nie za bardzo. To spróbujmy jakąś inną misję. Pomoc. 400 od niego dostanę. Napraw zaginionego autofaga. Dobra. To pewnie będzie wymagało od nas, żebyśmy gdzieś polecieli. Tak. Ale chyba nie jest to daleko. Dobra, i tu jest drugi obóz. Kolejne autofagi i od nich może też mogę brać jakieś misje od razu, jak już tu jestem. Tu wszystko mam do naprawienia. Pojemnik z materią. Aha, i mikroprocesor. No, mikroprocesora potrzebuję nanodruki. Więc teraz to jest tak, co chwilę czegoś zabraknie. Dobra, i zobaczmy, co ten ma za misję dla nas. Jaka pomoc to jest? Zlikwiduj 8 strażników. Dużo okruchów za to daje. A ten? Odzyskaj komponenty statku, to będziemy musieli gdzieś latać. Napraw zaginionego autofaga, przed chwilą zrobiłam. Jeszcze tu jest jeden typek. I też napraw autofaga. Może wezmę jedną i drugą misję i mi zaliczy dwie za jednym razem? Ciekawe. Sprawdźmy. Skoro są te same misje dwa razy. Chyba, że nas te misje wyślą w inne miejsca. No ale nie wiem. O. Tym już mogę pogadać? Zleć misję? Dobra, okej. Okay. Czyli jakby to nam od razu się ta misja zaliczyła? Tak, bo dostaliśmy te okruchy. To, a tutaj coś innego, jakieś inne części mogę kupić może? Tak, tu są, w tym obozie są inne jeszcze części do kupienia nawet. Ile mam? 1000. No to kupmy sobie na przykład lance chaosu i rdzeń chaosu. I cewka chaosu, ale już na nią na razie kaski nie ma, w sensie tych okruchów, więc może jakieś kolejne zadanie spróbujmy. Co on miał? Zaoferuj pomoc. Odzyskaj komponenty. Dobra, można zrobić, ale któryś miał walkę ze strażnikami, to ja bym może tą walkę ze strażnikami też wzięła. To nie ten był, tego już... Ten? Dobra, bierzemy. Bo tu jest strażnik, który mnie ciągle śledzi, więc może po prostu go zaatakuję. Najpierw się uzbroję trochę. I sobie przełączę na odpowiednią broń. No właśnie, ale na tą starą broń bym wolała, bo ona była lepiej zrobiona.
O. Gdzie on tu lata? Dobra, 8 strażników, proszę bardzo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Gdzie reszta? Pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Amunicja mi się skończyła. Oddam misję. Tylko szybko. Nie, nie tu, nie u ciebie, Boże, szybciej. Odejdź, muszę uciekać. Nie chcę elitarnych jednostek strażników. Chociaż może, może spróbujemy z nimi powalczyć? Tylko muszę sobie zrobić amunicji szybko więcej. Gdzie jest ta amunicja? Dobra, au! Ej, który to tak? Czy są tu... Ja w tej chwili jestem w trybie niewidzialności. Patrzę, czy są tu... Nie mam się jak uleczyć teraz. Muszę trochę pouciekać chyba. Wykopać gdzieś dziurę i się schować. O, nie zdążyłam. Upsi! Po co mi to było? Jeszcze mi się jakaś technologia rozwaliła do tego wszystkiego. Gdzie jest mój grób? Dobra. To jakie ja tu wzięłam misje? Jakaś naprawa, jakieś odzyskanie? W sumie możemy lecieć je zrobić już. Nie chce mi się walczyć. Źle to trochę rozplanowałam tą walkę. Trochę zbyt lekceważąco podeszłam do przeciwnika. Więc teraz zróbmy po prostu tą misję, żeby znaleźć i kupić kolejne elementy kostura. Dobra, i teraz można, zobaczcie tutaj w tej maszynie, próbować złożyć kostur. Najpierw musimy kupić tylko ostatnią część. Ach. Dobra, tu jest ten chaosu, głowica chaosu, cewka. Kostur oczywiście składa się zawsze z trzech części. Musi być cewka, musi być
rdzeń i musi być lanca. To chyba nie będzie dobry kostur. No klasy B i też trzeba je naprawiać, więc nie zrobimy tu. W innym miejscu może wyjść lepsza klasa i teraz jakbyśmy mieli jeszcze inną głowicę. To moglibyśmy próbować i inny kostur złożyć. Ale na razie... Ja chyba mam jeszcze misję tam do oddania w innym obozie. Tak, mam wrócić tam. Okej, oddaję misję. Dostaliśmy 400. Teraz tu, z tym nie gadałam jeszcze. Zaoferuj pomoc. Fosfor, o pewnie. Mam chyba. Oni na tej planecie będą chcieli dużo fosforu, więc warto wozić ze sobą fosfor, żeby na planecie spalonej chcą fosfor, na planecie zimnej będą chcieli ten niebieski, nie pamiętam, pierwiastek. Napraw zaginionego autofaga, na razie nie. Ile mam odłamków? 800, może coś mogę już za to kupić. Jeśli znacie jakiś sposób, jak przyspieszyć zdobywanie okruchów pustki, dajcie znać pod filmem w komentarzach. Chętnie się dowiem i myślę, że inni też chętnie się dowiedzą, jeśli są na to jakieś sposoby. Spróbujmy w tej maszynie złożyć jeszcze kostur. Zobaczmy, jaki wyjdzie. Klasa C. Klasa C. Dalej C. I B. Ale możemy coś na pewno kupić, bo dostaliśmy sporo okruchów. Inna głowica jest do kupienia. O, mamy sporo rzeczywiście ich, to nawet można tą najdroższą wykupić, więc może skorzystajmy z tej okazji. Ile nam się zostanie? I jeszcze jedną od razu. Patrzcie, już zaraz będzie komplet. No i teraz można, słuchajcie, sprawdzić wszystkie te głowice. Jakie klasy nam wyjdą. C. B. O, klasa A. I klasa B. Te dwie części, nieważne, możemy je sobie wymieniać jak chcemy, bo to nie ma wpływu na klasę kostura. Natomiast przy każdej innej maszynie, w każdym obozie warto sprawdzać, bo może tam akurat wam się trafi klasa A wtedy po prostu. I warto dlatego to sprawdzać. Na dzisiaj to będzie tyle w tym odcinku. I tak wyszedł chyba długi. Proszę was o to, żebyście w komentarzach napisali, jeśli znacie jakiś sposób na szybsze zdobywanie okruchów pustki i uczciwe zdobywanie, no bo wiadomo, że można je kopiować, ale to nam nie o to chodzi. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!